Witam wszystkich, z tej strony Konar. Witajcie kochani w kolejnym odcinku serwera Malestia. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam mistyczne wyzwanie. Jednak przedstawię wam w innej formie niż zwykle, ponieważ chciałem przetestować coś w tym guście, że film będzie przyspieszony, ja będę mówił w normalnym tempie. Chciałem po prostu zobaczyć, jak to będzie dla was się prezentowało, czy ma się spodoba, czy nie. Jeśli się nie spodoba, już czegoś takiego typu nie będę nagrywał, jeśli się spodoba, to będzie wykorzystywać częściej. Jak wiadomo, trzeba jakoś eksperymentować. No dobrze, to zaczynamy. Jak widać, pierwsze piętro to nic prostszego, jak po prostu wybić wszystkie potwory co do jednego. Nie będę tego pokazywał nawet w przyspieszeniu, bo po prostu to jest nudne oraz wszystkim znane, tak więc to przewinę. Tak więc po wybiciu wszystkich potworów przenosi nas na drugie piętro, gdzie na początku również musimy zabić wszystkie potwory. Nie będę pokazywał wszystkiego, pokażę tylko fragmencik, jak wybijam je, bo to jest, że tak powiem, trwa trochę czasu, żeby znaleźć każdego pojedynczego potworka. Tak więc, kiedy zabijamy, pojawi się właśnie ten pomnik, wchodzimy w niego, dajemy pierwszy napis, po czym mamy, że tak powiem, zagadkę. W zagadce musimy ustawić trzy pomniki w danej kolejności. Obliczyłem to wszystko, testowałem, sprawdzałem. Mamy do wyboru 6 kombinacji, przy czym za każdym wejściem inna jest prawidłowa. Czyli po prostu rozpisujemy 6 kombinacji na kartce, po czym każdą po kolei sprawdzamy. Jeśli piszemy błędną, pojawiają się dwa potwory, zabijamy je i znowu zgadujemy w zagadce. Tak więc tutaj wprowadzamy napis, w sensie odpowiedź do zagadki w kolejności. Tak więc jak widać, jesteśmy już na trzecim piętrze, tam gdzie dużo osób nie da rady dochodzić przez tą właśnie zagadkę. Tak więc zadaniem naszym jest ubić Metiny, jednak tych Metinów jest mniej niż na WO oraz DT. Jednak tak działa to na tej samej zasadzie, dostajemy drop nawet jeśli jest nieprawidłowy. Dobrze, nie będę wam demonstrował, jak to, że tak powiem, idzie. Wezmę to jakoś, pominę, utnę. No to zaraz wracam. Tak więc jesteśmy już na czwartym piętrze. Mianowicie musimy tutaj wydropić pieczątki, tak jak w DT oraz WO. Jednak zaukładałem rękawice. Nie dropię księgi Klondę z plusa, tylko z plusem, które są nic nie warte. Więc zarobek odpada. Exp też się nie opłaca, ponieważ na tym levelu już spokojnie V2 ogarniemy. Pieczątek dokładnie musimy oddać 5, więc po prostu dla mnie to nie ma sensu. No dobrze, to już to wezmę jakoś to utnę i lecimy do bossa. Jak widać, jesteśmy już na bossie, tak więc go szybko gubijemy na marmurku, żeby jakoś to żwawo poszło. Powiem wam, że nie opłaca się chodzić też również na tego bossa. Jak widać, dropnęliśmy tylko zwój błogosławieństwa oraz szkatułkę ulepszaczy. Podsumowując, nie opłaca się chodzić na mistyczne wyzwanie ani expić, ani dropić, ponieważ nie ma to żadnego sensu. Myślę, że to na tyle. Dziękuję, że mnie oglądaliście. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Na razie.